Jakbyś nie oglądał finału Pucharu Polski, tylko w nim grał z Lechem, to byś mówił, że Kacper Towiarz się wydurniał, czy to była fajna mała gierka? Moja pierwsza myśl była, że lekka głupota i się wydurniał. Legia Warszawa to klasowy rywal, ale tylko rywal? Czy byś poszedł i coś by się skusiło drogą Beresia, Bielika, Hamalainena, Kozaka? No ludzie, wiesz, jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jadą do spodu. Dresy nie klubowe, tylko reprezentacji Polski, czyli Kacper Towiarz. Dzień dobry. Tak się witam. Kacper Kozłowski z kolei, jak usłyszał się, ma mówić dzień dobry, witam, więc trzeba kulturalnie. Nie, ja, dla mnie może być Elo nawet. Dobra, może być Elo. Filip Marchiński, strona, no wiadomo, koszulka czy ortalią reprezentacja, ale jednak Poznań kontra Warszawa to jest coś, co wy śledzicie i ogarniacie, czy nie? I Kacper to wie, że tak. No ja też od najmłodszego byłem w tym. Na trybunach w Lechu słyszałem o tych meczach, widziałem, byłem, potem miałem okazję w nich grać, ale myślę, że już to przeszło trochę do normalności. Tu jest jedna drużyna, także... Nie, no to się zgadza, jak najbardziej, ale w pokoju nie jesteście jednym. Nie. No nawet jeśli to. Jaka to różnica? Żadna. Okej, dobra, mam do was kilka pytań, które sobie spisałem i będę czytał, a liczę, że wy odpowiecie po prostu swoim sercem, ale rozumiem trochę też. I pierwsze pytanie to, czy Tobiasz byłby w Lechu numerem jeden? Pamiętaj, że na trzecim piętrze mieszkamy, nie? Ale Filip Bednarek chyba też blisko, wiesz. Dobra, powiem tak. Myślę, że miałby duże szanse nim zostać. Dobra. Narkiński pierwszy skład Legii, czy z ławki? A na jakiej pozycji? Na skrzydle, czy no, w środku, na dziesiątce? Środek bardziej, nie? Środek albo dwóch napastników z przodu, nie? Wygracie. No. Widziałbym go. Widziałbym. Dobra, czyli tutaj się nie odgrywasz, tylko... Nie. Jest odpowiadam prost. Szczerze. No dobrze, to w takim razie kogo z obrońców Lecha byś wziął do swoich defensorów? Musi być środkowy? Niekoniecznie. To wydaje mi się, że... Joel Pereira? Był plotkę roboczo, nie? No. Ktoś napisał na Twitterze o tym, że on do Legii... A to chyba... jakiś czas temu chyba było, nie? Jakiś czas temu, no to ale już... mi się nie wydaje. A ze środka pomocy kogoś do pierwszego składu z Legii? Kto tam teraz grał? Slish, Josua? Kapustka. Kapustka. Kapikątkę miał, to potem grał ten. Czeliaka. Czeliaka grał Strzałek. Augustyniak to na obronie grał. Nie. Nikt. On jest twardy, nie? Ofensywnie właśnie tak podchodzi. Też nie widzę. Po mistrzostwie Lecha, kto nakręcał imprezę? A ty myślisz, kto po Pucharze Polski Legii? Kurde. U nas? Barry Douglas, Radek Murawski chyba i Bartek Salamon, myślę, że tam jeszcze by się znalazł. To jest mocna trójka. Po Pucharze Polski? Mhm. Ja, Jędza, Kapi, Juri. Kapi też, tak? No a czemu nie? Nie wiem, pytam. W sumie to wszyscy. On jest spokojny. W sumie to wszyscy. U nas też większość, ale chyba wymieniłem. Ciężko tak wymienić jednego. Ciężko, ale tak. Myślę, że oni są tacy najbardziej... Przebojowi, nie? No tacy, że idzie ich zapamiętać, o może tak. Jakbyś nie oglądał finału Pucharu Polski, tylko w nim grał z Lechem, to byś mówił, że Kacper Towiarz się wydurniał, czy to była fajna mała gierka przy karnych? Mieliśmy tą rozmowę wcześniej. Mieliśmy dzisiaj chyba, dzisiaj, nie? No, na kawce byliśmy i mówiłem. Moja pierwsza myśl była, że... Lekka głupota i się wydurniał, lecz jak porozmawialiśmy i trochę głębiej, to w jakimś stopniu go rozumiem. A większa przygoda to jest wyjazd z kadrą na mundial, czy wyjazdy z Lechem w Lidze Konferencji Europy, panie Kacprze? Wiesz, to trochę takie porównanie... No takie inne, bo...
Bo zależy, czy grasz na mundialu, no, czy właśnie, nie grasz. No właśnie, jakbym grał na mundialu... Chodzi mi o wasze sytuacje, wiadomo. Nie, no to ja bym powiedział, że sytuacja Filipa mimo wszystko, no bo grał na tym szczeblu, tak, europejskim, a ja miałem tylko okazję trenować i spoglądać na to wszystko. Ale jakby dobrze poszło, to byś zgarnął lepsze premie niż Lech za Europę. Przepraszam. Ty mówisz też, że Lech, rozumiem, tak? W tej sytuacji tak. Dobra. To teraz mam do ciebie pytanie, Filip, albo nie, Kasper, żeby było coś na kontrę. Lech Poznań, mam do nich szacunek, ale ich nie lubię. Z tym się zgodzisz? Mam szacunek, bo są drużyną, która od wielu lat gra na najwyższym poziomie, mówię, krajowym i tak naprawdę europejskim też mają tak samo epizody jak i Legia, więc pod tym względem to jest... super rywalizacja i jakby, no to są po prostu derby, czyste derby pod względem sportowym. A nie lubię, może nie, że nie lubię, bo kibice z kibicami się nie lubią, czy coś w tym stylu, po prostu wiadomo, jak grasz derby, to zawsze jest dodatkowa napinka, więc... No to są derby, rozumiem, waszym zdaniem Polski, tak? No moim zdaniem... W ostatnich latach na pewno dwie najmocniejsze drużyny. No, wystarczy spojrzeć na ilość mistrzostw. Dokładnie. I nawet nie patrzeć, wiadomo, że też są derby takie miasta. No wiadomo, u was to w ogóle trochę inne. U nas to są, to jest przyjazny mecz, jak nie? Jakby tutaj usiadkamy i Kajetan Szmyt, byśmy zrobili Poznań kontra Poznań, to byście głaskali. No, tak, ale myślę, może że... Lepiej, dopowiem tu, że to jest taki bardzo, myślę, prestiżowy mecz w Polsce. Chyba najbardziej. Mhm. I każdy chce to obejrzeć i każdy chce w nim grać. To myślę, przesunę ci to pytanie do ciebie. Legia Warszawa to klasowy rywal. Ale tylko rywal? Czy byś poszedł i coś by się skusiło drogą Beresia, Bielika, Hamalainena, Kozaka? Myślę, że tylko rywal. Czyli nie zagrać Legii, jak dostaniesz ofertę. Bo Kacpra to nie pytam, bo znam. Ja lubię, jak tak odpowiadają zawodnicy. No trzeba być honorowym, tak? Zgadza się. A czym Warszawa może skusić piłkarza Lecha? Jako miasto, czy jako... No tak szerzej może odpowiedzieć, jasne. Czym się różni Warszawa od Poznania? Metro mamy. No, macie metro i macie trochę większe i są dłuższe korki. Ja jeżdżę na przykład. Jeździsz metro? No, czasami się zdarza. Skąd dokąd? Nie wiem. Zależy, gdzie poniesie. Okej. Okay. No dobra, to zaskoczyłeś. Też tak na Barcelonie jeździ metro. No widzisz, no jakby też jesteśmy ludźmi, nie? To się zgadza. A Lech ma coś, co może przyciągnąć piłkarza Legii? Czy nie ma? Zaraz no, wyjdzie, że ja się w Warszawie i zadaję takie pytania. Nie, wiem, co każde miejsce ma jakieś swoje... Każde miejsce ma coś... Coś innego, więc jakbyś chciał jakiś nowy doświadczeń... No teraz... Myślę, że ludzie, którzy mieszkają w Poznaniu są zadowoleni, tak samo jak ludzie, którzy sobie mieszkają w Warszawie. No, albo niektórzy są zadowoleni, niektórzy narzekają, tak jest w każdym mieście, więc... Ale czy jak Poznań? Myślę, że w tym sezonie no to gra w pucharach. To się zgadza. To teraz was zapytam, tak pod końcówkę, o takich piłkarzy, z którymi się może kumplujecie, widzicie ich na treningach, u siebie w klubach, a są za bardzo krytykowani. Kto taki jest w Legii? Krytykowany albo niedoceniany, a nie dostępny? Sliszu. A Sliszu to ostatnio dobre miesiące. No ostatnio, a przez ostatnie 3 lata nikt go nie doceniał. To prawda. No, ludzie, wiesz, jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jadą do spodu i nie są cierpliwi w ogóle w niektórych momentach. A jakby ja od początku... Pokazał, powinni być cierpliwi. Dokładnie. I jakby jak to jest, ja się cieszę, że pokazał, bo ma jakby teraz swój czas i mam nadzieję, że go po prostu dobrze wykorzystano, bo jest odpowiednim zawodnikiem do tego, żeby grać w przyszłości w dużych klubach. Jest w ogóle bardzo profesjonalny, mieszka bardzo blisko mnie, prawie sąsiad. Nigdy go nie widziałem z czymś innym niż woda niegazowana, wiesz. Naprawdę, to jest duży plus. A w Poznaniu jak jest? Który jest niedoceniany? No jak myślisz? Nie, żartuję. Nie, śmieję się. Myślę, że Christopher Welde na pewno miał taki moment. Ja powiem szczerze, że myślę, że też trochę miałem taki moment. Nie, no ty na pewno miałeś. Być może trochę... Pytanie, czy nie słusznie, czy słusznie? No, że co, że właśnie był krytykowany? Chcę dopowiedzieć, że być może trochę pomogliśmy w tym, żeby być mniej docenianymi.
Ale myślę, że... Za długo się to ciągnęło chyba, nie? Być może też. Ciężko jest się odbić, jak cię ciągle ktoś, wiesz, do... Jak już złapiesz, dokładnie, jak już złapiesz taki moment, to nie jest łatwe, ale... Ale jak ci się ale uda myślę, wejść, że daliśmy radę z Chrisem, więc z tego powodu się cieszę. Widzicie się jesienią w meczu Lech Legia, czy się nie widzicie na boisku? Nie wiem. Ale myślicie, że... Myślę, że na pewno się jeszcze zobaczymy na boisku. Dokładnie. Okay. W serii A na przykład? Nie, w czwartek. A w czwartek? Sprytnie mnie to rozumiem. Ostatnie pytanie, bo muszę je zadać, bo to jest takie demo programu Poznań kontra Warszawa, który u nas jest co tydzień. Więc zapytam was, redaktor Dobrasz czy redaktor Gołaszewski? Ostatnio spotkałem tego. Tak. Mówił, że na światłach mu pomachałem. No to ja mówię, odwoziłem dziewczynę do pracy na Politechnikę i patrzę, stoję na światłach i idzie taki blondy w okularach, taki wyluzowany. Mówię, kurde, jaki podobny, nie? Podobny taki. Mówię, nie, daj mi... Właśnie mówił, że pierwszy pomachałeś, on był w szoku, kto mi macha, nie, patrzcie, Kacper Tobiasz, to chyba nie ten klub. No. Dobrze. On tak, nie, żartuję, nie zrobił tak, wiadomo, żeby nie było, bo by miał przewalone. Ale... Czyli redaktor Dobrasz czy Gołaszewski? Nie, obu lubię bardzo i szanuję, bo są rzetelni. Dobrze. Ja szczerze mówiąc aż tak nie śledzę się na redaktorach. Wiem, że redaktor Dobrasz jest z Poznania, ale w tej kwestii akurat nie mam zdania. Dobra, to tak to zakończymy. Dziękuję wam bardzo. No i co? Mam wrażenie, że dla kibiców Legii i Lecha to będzie jakaś pożywka. My się widzimy w Nocnych Gadkach. Wiesz, że jest umowa cały czas aktualna chyba. Dobrze. Papier musisz dać, no podpiszemy. Miłego, dzięki. Dobra, dzięki.